człowiek spotyka się z Bogiem, który jest absolutem, który jest święty, który jest życiem, to momentalnie widzisz, w jakim opłakanym stanie jesteś. Momentalnie widzisz, że jesteś w śmierci, że jesteś w padle, że twoje wnętrze gnije i że tak naprawdę te maski, które nosiłeś, te makijaże, które nakładałeś na siebie, żeby wyglądać dobrze wobec innych ludzi, są nic nie warte, ponieważ wewnątrz jest śmierć. Jesteś jak grób podzielany, jak ustrojony grób. Wygląda, że jest pięknie, ale w środku jest trup. Ja właśnie z tym się skonfrontowałam, że w środku mam trupa. Ten trup to jest obumarły duch człowieka. Chodzisz dzisiaj z takim duchem. Jeśli wejrzysz w swoje wnętrze i zobaczysz tam obopędy, to jest właśnie ten duch. To jest obumarły duch człowieka, który potrzebuje być wypełniony życiem Bożym. Potrzebujesz połączyć się z Duchem Świętym. Potrzebujesz ożyć w środku. W momencie, kiedy spotkałam się osobiście z Jezusem, On mnie nie przekonał o żadnym innym moim błędzie, tylko o tym jedynym wewnętrznym błędzie, który jest w każdym człowieku. Przekonał mnie o tym, że jestem odcielona bez Niego, od Niego i wina, że jestem Chrystusowym narodem, że egocentryzm to jest właśnie ten błąd, który nie da się inaczej naprawić, jak tylko przez to, że da się wypełnić Jego życiem. Słuchajcie, tu jest mamy tu Boga, tu nie jest slogan. Bóg jest duchem. Jezus Chrystus przyszedł tutaj jako człowiek. Zmarł w ciele, poniósł grzech na sobie w ciele. Zmartwychwstał w ciele. Tylko po to, żeby utorować drogę Duchowi Świętemu do ciebie. Wcześniej, bez tej ofiary, było niemożliwe, żeby Duch Święty zamieszkał w człowieku. Ale od momentu, kiedy sam Bóg wcielił się, złożył z siebie ofiarę i zmartwychwstał i przysłał tutaj Ducha Świętego, od tego momentu każdy człowiek może się pojednać z Bogiem, czyli stać się jedno z Nim. Każdy człowiek dzisiaj może Go spotkać osobiście. To jest kwestia Twojego chcenia. To jest kwestia tego, czy nadal będziesz opierał swoje życie na teoriach, czy raczej sprawdzisz te informacje, którą Ci dzisiaj mówię. Ja nie chcę, żebyś wierzył w teorię. Ja nie chcę, żebyś wierzył tylko w to, co powiedziałam. Wypróbuj słowo. Bóg nie przyszedł tutaj do intelektualistów. On nie przyszedł do teologów. Nie przyszedł tutaj do uczonych w pismach. On przyszedł tutaj do każdego człowieka, niezależnie od jego stanu intelektualnego, niezależnie od jego pochodzenia, niezależnie od jego wykształcenia, niezależnie od wieku. Małe dziecko może spotkać Boga osobiście, tak samo jak 90-latek. To jest bardzo proste. Bardzo proste. Wystarczy przestać być teoretykiem i sprawdzić tę informację, którą Ci właśnie podaję. Podaję Ci informację, że możesz zawołać do Jezusa Chrystusa. Możesz zawołać tak jak ja.